Już nie żydowica, a ocalona. Kobiety w Holokauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych. Dzisiaj w moim studiu dr Joanna Bachura-Wojtasik i magister Eliza Matusiak, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego, obie badaczki e, śladów Holokaustu e, w narracjach radiowych, wydały ostatnio świeżynkę, książkę. Już nie Żydowica a ocalana, to jest cytat. Kobiety w Holokauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych. To, co mnie bardzo interesuje, to przede wszystkim oczywiście brzmieniowość samego tytułu. To znaczy ta Żydowica brzmi w moim uchu bardzo, bardzo niedobrze. Ale to nie jest kwestia tylko tego właśnie brzmienia, ale jednocześnie mam pewnego rodzaju szok. W tym kontekście, że Holokaust jest widziany jako yy, przede wszystkim tragedia narodu, tragedia rasy, a tutaj nagle kobiety w Holokauście. Skąd taki tytuł i co można znaleźć w tej książce? Tytuł przede wszystkim jest to cytat z jednego z dzieł Marty Rebsdy. I Żydowica jest słowem, które brzmi fatalnie. i ono znalazło się na tej okładce dlatego, żeby podkreślić w jaki sposób wiele kobiet, w trakcie wojny II wojny światowej było określanych. Żydowica było wyzwiskiem i jeżeli miało się w trakcie tego trudnego czasu szczęście, to można było zostać ocaloną. Przestawało się być tą Żydowicą. Było się Żydówką, ocaloną kobietą. I ten motyw stał się dla nas ważny, bo po prześledzeniu wielu i dokumentów radiowych i słuchowisk odkryłyśmy właśnie kwestię płci jako drugi z czynników zaraz po Żydowie. Który, na podstawie którego dzielono ludzi. Jeżeli było się Żydem, było się gorszym, ale jeżeli było się kobietą, też było się traktowaną inaczej niż Żydowski mężczyzna. I ten czynnik w narracjach artystycznych do tej pory nie był omówiony. To znaczy, był podejmowany w reportażach, w słuchowiskach, ale nie było omówiony od strony naukowej. I zdecydowałyśmy się spojrzeć na to właśnie z tej perspektywy, żeby dowiedzieć się, jak cierpiały kobiety, ale też jak walczyły kobiety i jak walczyły o siebie, jak walczyły o swoje rodziny i jakie strategie stosowały, żeby przeżyć, a jednocześnie jakie, jakie narzędzia i jakiego tworzywa używali twórcy radiowi, żeby o tym opowiadać. Mhm. Tu Eliza wspomniała o tym tytule, o cytacie, który pochodzi z audycji Marty Rebsdy. To jedna z bardzo ważnych artystek radiowych która rozpoczynała jako reporterzysta i, i tworzyła reportaże najpierw dotyczące tematu właśnie zagłady Holokaustu, z czasem zaczęła pisać też scenariusze słuchowisk i razem z Waldemarem Modestowiczem tworzą właśnie utwory dotyczące... Holokaustu. Ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest artystka, która nas w dużej mierze zainspirowała do rozpoczęcia badań nad y, tematyką mm -hmm. Holokaustu. Y, I to, co jest jeszcze ważne dla tej książki, y, oprócz tego, co, czy dodatkowo, do, by dopowiedzieć to, co, co już rozpoczęła Eliza, y, y, obok tego, determin obok determinanty płci jest bardzo ważna kwestia samej radiowości, samej audialności, foniczności. Starałyśmy się w tych audycjach odnaleźć obok, obok tego, co jest specyficzne dla radia, takiej wrażliwości, czułości, nakierowania na drugiego człowieka, właśnie ten, ten motyw kobiety no, w, wielu, w bardzo wielu różnych odsłonach. Tutaj może przytoczę ten cytat, z którego pochodzi tytuł. W nowym kraju czuła się inna i obca. Tu też stała się obiektem dziecięcych szyderstw. Była ocalona. Już nie żydowica, a ocalona. Ale to, to jest... też nie do końca było takie pozytywne wybrzmienie tej mm -hmm. ocalonej. Ona, no, tak jak to było po wojnie, kiedy dzieci były zabierane z, ze schronisk różnego rodzaju, czy z sierocińców i, mm -hmm. i wracały, czy jechały do Izraela. Tam też były inne, nie były już Żydowicą, tak jak były postrzegane w Polsce, w kraju, który był okupowany, zajęty przez nazistów, ale tam w Izraelu też nie były, też były inne. I, i też bardzo wiele ciężaru na tych młodych dzieciach, kobietach. Poczywało. I to też w naszej książce wydaje mi się, że wybrzmiewa. Ta ocalona z jednej strony, bo przeżyła kobieta, która jest nośnikiem narodu żydowskiego, tym, który przekazuje dalej życie ale bardzo duży ciężar na niej spoczywał i bardzo wiele traum, które za tymi kobietami ciągnęły się, nie tylko podczas wojny, ale bardzo wiele tych traum wybrzmiewało po wojnie. I to w audycjach jest bardzo słyszalne, bo właśnie one dzielą się tym, co było gdzieś w nich ukryte, co nie wypływało na powierzchnię. Bały się te kobiety także mówić o tym na przykład przez swoich rodzinach, swoim dzieciom i, i te, ta, ta trauma była dziedziczona przez kolejne pokolenia, ale bardzo często okazuje się, że wybrzmiewała, czy te kobiety mówiły po raz pierwszy te swoje prawdy, na przykład przed dziennikarzami, przed reportażystami, z którymi się spotykały, z którymi się spotykały i przed którymi właśnie chciały jakby niejako wykrzyczeć ten swój ból, to swoje cierpienie. To niejednokrotnie w audycjach jest słyszalne. Dlatego też podkreśliłyśmy właśnie tę specyfikę foniczności i radia, że ten Holokaust, i kobieta wybrzmiewa trochę inaczej niż w mediach drukowanych, pisanych, niż w reportażach literackich. No właśnie, to jest ciekawa sprawa. Już kiedyś rozmawialiśmy przy okazji Twojej pierwszej książki przy okazji właśnie tych śladów audialnych, no, bo nawet w przypadku śladów fotograficznych jest bardzo mało świadectw takich wstrząsających, jak te, które są omawiane, pięć zdjęć specjalnie zrobionych przez podziemie polskie w Auschwitz po to, żeby udokumentować zbrodnie. Natomiast tutaj, no Mało jest chyba autentycznych dźwięków. Nie? To znaczy, jakby tutaj, ten dźwięk jest zawsze dźwiękiem w jakimś sensie rekonstruowanym. I, i, i w tym kontekście taki, takie słowo Żydowica, które, które jest, tak jak stwierdziliśmy, no dość mocnym, negatywnym słowem, w sensie również brzmieniowym, jak sądzę. No to o, poza tym są jakieś inne. Jakie to są dźwięki takie rekonstruowane? Co, co mogłybyście Panie tutaj wskazać? Ja to chyba tylko zacznę od tego, ale wydaje mi się, że to bardzo ważne dla radia i dla, w ogóle dla audycji, dla dokumentów, bo my głównie badałyśmy. Dokumenty, reportaże i słuchowiska radiowe, czasem znalazły się audycje dokumentalne, one mają większą wartość powiedzmy historyczną, bo jest w nich więcej informacji, ale to co jest ważne w dokumentach i w słuchowiskach to jest taki, taka indywidualna historia, czasem także rekonstruowanie tożsamości, przewracanie tożsamości pojedynczych bohaterów. I to, co jest bardzo ważne, to jest, to, to, to jest brzmienie emocji. Te audycje są emocjonalne. Reportażyści czy autorzy starają się tonować te emocje, tak? oni wybierają formę, nadają dramaturgię, bo to są cały, mówimy cały czas o tekstach artystycznych, przetworzonych, które mają swoją formę, mają swoją specyfikę, taki swój idiostyl, można powiedzieć, narzucony przez autora. Ale to, co jest w, w nich naj, kwestią najistotniejszą, to jest brzmienie pojedynczych historii, e, brzmienie głosu, emocjonalność e, e, wspomnień, e, bohaterowie czy dokumenty. Ale przepraszam bardzo, czy to są emocje świadków, czy to są emocje aktorów, którzy wchodzą w rolę świadków? reportażu i dokumentu są to emocje świadków, mm -hmm. najczęściej osób, które przeżyły Holokaust, które ocalały z Holokaustu i po wielu latach wracają do tych wspomnień. My badałyśmy audycje od roku 50, bo wtedy znaleźliśmy pierwsze takie w archiwach. I to są wspomnienia, no tutaj mówimy o kobietach, wspomnienia kobiet, które jakoś tego Holokaustu doświadczyły bezpośrednio albo znają z opowiadań swoich przyjaciół, bliskich, babci na przykład które doświadczyły Holokaustu, to są wspomnienia już przetworzone. W przypadku słuchowisk to najczęściej są emocje odegrane już przez aktorów, ale bazujące na wspomnieniach osób, które Holokaustu doświadczyły. Mówimy tutaj na przykład o opowiadaniach Idy e Fink, które na przykład były... Zaadaptowane do radia przez, na potrzeby Teatru Polskiego Radia, wyreżyserowane przez dyrektora Janusza Kupułę, na przykład. Też bardzo zasłużonego, jeżeli chodzi o ten temat i radio artystyczne. Tak, i tutaj ta kwestia też tych tekstów źródłowych, na podstawie których słuchowiska powstają, to bardzo często jest też poezja tego okresu. Więc to są teksty, które mają w sobie emocje tamtego czasu. I interpretacja aktorska jest tylko tym, co trafia do ucha słuchacza, ale bardzo rzadko jest tak, żeby to było coś tak, jak moglibyśmy myśleć o słuchowisku, tak potocznie, czyli w pełni wymyślonego. To jest inspiracja zawsze prawdziwymi zdarzeniami, tylko przetworzona tak, żeby miała swoją dramaturgię. I kolejną, wydaje mi się, bardzo ważną rzeczą o tym, co mocno w słuchowisku dotyczącym kobiet w zagładzie brzmi, to jest cisza. I to jak ciszą się gra. Cisza w radiu zawsze coś znaczy, ona nie jest po prostu brakiem dźwięku, to jest bardzo znaczący element i w tych opowieściach o kobietach jest znacząca podwójnie, bo z jednej strony jest jakimś momentem na oddech dla słuchacza, kiedy tych emocji jest już dużo, na oddech dla osoby, która mówi, jeżeli to jest, jeżeli to jest ktoś, kto przeżył, ale też bardzo często cisza zaznacza to, o czym się z jakiegoś powodu nie mówi. I my też się nad tym trochę skupiamy. Co z tej narracji było wyrwane i dlaczego? I to są takie tematy, które bardzo też w niewielkim stopniu w tych opowieściach się pojawiają, ale to nam daje sygnał, żeby zastanowić się, dlaczego tak jest. I to jest na przykład kwestia. Um, Cielesności i seksualności kobiet w tamtym czasie, tego jak były zmuszane do pracy seksualnej, jak były wykorzystywane seksualnie, ale też na przykład ubóstwa menstruacyjnego, czy tego w jakich warunkach odbywały się porody i co działo się z dziećmi, które, zaraz, które się narodziły chwilę temu. Więc to wszystko jest spowite bardzo często ciszą, ale to jest ciszą, która, która bardzo często krzyczy po prostu. No tutaj dochodzimy do takich granicznych elementów. Fascynująca sprawa w gruncie rzeczy, bo to co mówicie, to, to znaczy, że właściwie to, to są świadectwa emocji, czyli świadectwa emocji pamięci, czyli świadectwa, można powiedzieć, no, rzeczywistości, która niby minęła, ale która ciągle jest, bo to jest pamięć kinestetyczna w jakimś sensie, tak? to znaczy jest to pamięć ciała. Pamięć, która jest czasami agresją pewnie, czasami złością, czasami niemocą i, i jakąś zupełnie bezradnością, tak jak tutaj mowa jest o, o, o ciszy, jako milczeniu. No to jest, to jest niesamowite w kontekście, zwłaszcza tego, że wojna niestety to jest coś, co wydawało się. Przeszłością, a nagle jesteśmy w tej chwili w sytuacji, takiej, że ta wojna już jest w, na, w przedsionkach, można powiedzieć, naszych, naszego kraju. I teraz, co w związku z tym, to znaczy, my, bo wydaje się, że to są takie, takie subtelności dla pięknoduchów, prawda, jakieś dźwięki jakieś emocje za dźwiękami stojące co byście na ten temat powiedziały właśnie jak tak mówisz o naszej współczesności czy sytuacji która jest teraz proszę mi do głowy słowa Barbary King, która powiedziała która napisała w jednym z wywiadów że o Żydach ale myślę że można to odnieść także do współczesności że o Żydach należy już nie tylko pamiętać ale troszczyć się o nich że holokaust wymaga troski, wymaga uważności, wymaga czułości, nakierowania na drugiego człowieka. My teraz też tego potrzebujemy i na szczęście ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu Polska w tej sytuacji, w której jest teraz, wykazuje się empatią, wykazuje się troską, uważnością, chęcią niesienia pomocy. Narodowi tak, to jest niesamowite. Jesteśmy jednym głosem od nie wiadomo jak tak, dawna. To jest bardzo jednoczące. I to, co jest takie chyba ważne dla audycji holokaustowych, radiowych, audialnych, to jest także uważność, to jest ta mhm. troska o bohatera. Wydaje mi się, bo tutaj mówimy o tej dźwiękowości, Eliza też bardzo ważne właśnie kwestie ciszy tutaj poruszyła w audycjach. Ale te audycje są generalnie astetyczne, jeżeli, jeżeli chodzi o dźwięk, o udźwiękowienie. Tamtych dźwięków jest tyle, ile potrzeba. Najważniejszy jest głos, tembr głosu bohatera, to czy mówi blisko mikrofonu, czy gdzieś ucieka tym głosem. I ten głos gdzieś mu w tym gardle stoi, bo wspomina przeszłość, której nie da się tak bez emocji wspominać, mimo że minęło już kilkadziesiąt lat. Mhm. Y i reportażyści radiowi on, to jest taki trochę inny, inny gatunek dziennikarza, bym powiedziała. Oni są bardzo nakierowani na historię pojedynczych bohaterów. Wielokrotnie podkreślają, że to ci bohaterowie, którzy przeżyli te traumatyczne historie, kobiety, które które zdecydowały się powierzyć im wspomnienia to są prawdziwe mistrzynie życia, że one są zawsze na pierwszym planie i one oddają głos tym mistrzyniom, tym mistrzyniom życia. Tutaj mi przychodzi teraz do głowy Halina Birenbaum i jej wspomnienia. Takie ba bardzo pozytywna kobieta. Która bardzo wiele przekazała historii współczesnej i opowiedziała o swojej traumie o tym, co przeżywała, i, i też wiele razy wypowiadała się w radiu i dzieliła się tymi wspomnieniami z reportażystkami radiowymi. Opowiada bardzo emocjonalnie, ale też opowiada obrazami. I to, co jest dla mnie niesamowite, to te, te historie, te wspomnienia bohaterów są właśnie bardzo obrazowe i on, oni mówią obrazami, także że te obrazy wizualizują się w naszej wyobraźni, czy gdy wspominają o choćby o rytuałach, bo to jest też bardzo ważna kwestia, rytuał. Rytuał pomagał przetrwać kobietom w obozach, czy w, no w, najpierw w gettach, potem w obozach. Rytuał czesania. Chociaż nie miały czym się czesać, bo przecież nie było grzebieni, tak? Bo często nie miały włosów. Czesano właśnie. często włosy, których nie było. Mhm. Jak to czesano włosy, których nie było? Próbowano markować tę sytuacje, udawać, Aha. że czeszemy włosy, Aha. udawać, że się myjemy, kiedy nie było wody, po to, żeby ten nawyk. Tego ciała zadbanego, czystego, takiego, które jest czyste nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Po prostu robiono to dla, dla przetrwania. przetrwania, dla takiego poczucia, że mamy normalność w warunkach, które są od normalności dalekie. Kobiety też utworzyły radio Majdanek. To jest ważna, Dę, ważna kwestia to jest o. bardzo ważna kwestia. Dlatego, że one mówiły o tym, że nie zabrano im radia, zabrano im pudło e, radiowe, ale to, co w radiu najważniejsze, czyli ludzki głos, zostało. I one mówiły o tym,. E, Zostały jakieś to... nagrania z tego? Nie. To nie było w ogóle nie. Rejestrowane. Nie było rejestrowane. To było radio nie. mówione. Kobiety Aha. siedziały w obozach i Aha. mówiły o tym, co dzisiaj wydarzyło się w obozie, jaka jest moda obozowa, je, która nosi drewniaki, jak je, w jaki sposób suszą swoje ubrania, jakie ubierają. Czyli jakby taki powrót trochę do takich spotkań wokół drzewa czy wokół kominka, ogniska tak, takiego bycia i razem takiego bycia w, i w narracji tak, też. Tak. tak, to ocalało. To ocalało ich człowieczeństwo i kobiecość. Czyli to radio było rodzajem takiego spotkania z drugim człowiekiem, dzielenia się głosem, ale tak. także narracją i podtrzymywania rytuałów. Tak, Tak. i były kobiety, które przyjmowały rolę spikerek i one każdego dnia wymieniały się i wtedy opowiadały właśnie tak, jak byłyby na antenie. Fascynujące. Radiowej. W 1943 roku, tak? Tak, tak. A, I były kobiety, które były. W którym roku? Audytorium. W 1943. Na Majdanku. I, tak, na Majdanku. Nazywały się Radio Majdanek. I to było radio, które, które jest w ogóle tak fascynującym zjawiskiem, że trudno wyobrazić sobie, że w sytuacji, która jest tak graniczna, człowiek decyduje się robić radio bez radia, bez jakichkolwiek narzędzi. Ale to było po to, żeby ocalać, żeby przeżyć i żeby to człowieczeństwo zachować. I myślę, że też właśnie, a propos tej współczesności jeszcze, w naszej książce pada taka myśl, że nikt nie zaświadczy za świadka. I powinniśmy wyciągać te wnioski. I nie chodzi tylko o to, żeby zaglądać do takich książek, ale posłuchać ludzi, którzy to przeżyli i zrozumieć, co to znaczy być przyzwoitym teraz i co robić, żeby nie stanąć nawet w pół kroku po tej ciemnej stronie, czyli oddać głos tym, którzy tego głosu potrzebują, bo my go mamy, nam go nikt nie odebrał. Hmm. Ukraińcy muszą o niego walczyć w tej chwili. I żeby zrobić im tę przestrzeń, wysłuchać ich i pomagać tak, jak oni tego potrzebują. Bo to jest dla nich, nie dla nas. No bardzo, bardzo to jest niesamowity wniosek, jak sądzę, z tego wszystkiego. Mnie fascynuje też jedno pytanie, fascynuje w znaczeniu takim, intryguje. Czy oni tam muzykowali przy okazji w tym radiu Majdanek? Czy? Również zdarzały się śpiewały? E, kobiety, które śpiewały, e, Mogę w słowo? tak jasno. bo teraz mi właśnie przyszła ta myśl tak. do głowy, że e, śpiewały, żeby odczarować to, mm -hmm. jak naziści, co naziści robili mm -hmm. z muzyką. Mm -hmm. jak, kazały, tak. jak kazali występować kobietom, czy tak. tworzyli orkiestry obozowe tak. i oni mieli grać radosne utwory w sytuacji tragicznej, a te kobiety pokazały inną stronę tej muzyki. Przede wszystkim śpiewały to, co chciały śpiewać, nie to, do czego je zmuszano. Nie musiały tańczyć w sensie dosłownym do kroków, które, które wyznaczali naziści. I to właśnie były elementy muzyczne, elementy narracyjne, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby być razem w takiej opowieści. I to pozwalało przeżyć, przetrwać, zachować człowieczeństwo i też w drugiej kolejności zachować kobiecość. No to to jest coś, co ja się upewniłem w tym, że jedynie intersekcjonalność, jak to się określa teoretycznie bardzo brzydkim słowem, intersekcjonalność, to znaczy takie łączenie, prawda? Czarna kobieta może występować zarówno w sprawach kobiecych, jak i w sprawach czarnych. I to nie jest tak, że my powinniśmy się koncentrować wyłącznie na jednym problemie, bo ten jeden problem czasami otwiera również inne problemy, prawda? Z punktu widzenia teorii takie przesłanie również można wywnioskować z waszej książki, chyba nie. Tak, tak nam się też wydaje i, i tutaj um, też ta książka pokazuje właśnie, jak kobiety przeżywały, jak robi co robiły, żeby ocalić swoją tożsamość, ocalić kulturę. No właśnie, ale ta kultura, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ta kultura jest patriarchalna, nie? No bo żydowska kultura ortodoksji no jest patriarchalna. Kobiety na przykład, no wiadomo, w Starym Testamencie to jest bardzo radykalne, prawda? Kobiety w menstruacji nie mają w ogóle wstępu do osiedli. No to albo goliły głowy, prawda? Jak no właśnie, no właśnie, więc jak, jak to wytłumaczyć tutaj, no bo one są piętnowane jako kobiety w własnym otoczeniu w jakimś sensie, a jednocześnie w innej kulturze nazistowskiej. Też są piętnowane, ale dodatkowo jeszcze jako, jako Żydówki. Tak, tak jak dodatkowo jako Żydówki, które, no, które zapewniają trwanie narodów, więc kobiety czy kobiety w ciąży były od razu, to, to wiemy, zabijane i, i palone. Tutaj no, z audycji wynika wielka siła tych kobiet, to znaczy, mm -hmm. no, one się jakoś starały odnaleźć w tej sytuacji i tę kulturę. Swoją tożsamość ocale, jakoś ocalić, ale nie znaczy to, że nie przeżywały wielkich traum, bo to też pada w audycjach, mhm. to, to golenie głów, to jak one się musiały pokazać, czy przed, nawet przed inną kobietą nagą, już nie mówiąc o nazistach, którzy robili eksperymenty na ich ciałach, to były dla nich rzeczy nie do przeżycia, rzeczy traumatyczne, z którymi pewnie do końca życia sobie nie poradziły. Jeżeli one wspominają, że one nawet matki czy babci nie widziały gołej, a tutaj nagle zostały pozbawione odzieży, tak? Są, są ogołocone. Ale pokazała też sytuacja obozowa, że są bardzo silne psychicznie, że robiły wszystko, żeby walczyć, żeby nie, muzułmań, żeby nie być tym muzułmanem. I to było określenie takie, to, to, to precyzuje, obraźliwe w... Uzułmanin. Tak, tak. Właśnie nazywano obraźliwie w obozach tak osoby, które jakby straciły już wolę walki i były Wole życia, i były, po prostu były. Nie, nie żyły, tylko istniały. Tak, na, tak na to raz. ciekawe, no bo tak, to jest wiem, kolejny tak. stereotyp. Tak, takie dyskryminujące określenie w narracji, która powinna być jak najbardziej niedyskryminująca. Ale trzeba pamiętać o tym, że um, to był czas, w którym, e, zresztą do tej pory mamy bardzo silne stereotypy hmm. a propos niektórych czy religii, czy narodów e, i mimo, że powinniśmy wyciągać wnioski z przeszłości, to idzie nam to bardzo opornie be, e, w wielu przypadkach, e, a to jednak było lata Temu i w sytuacji bardzo, bardzo trudnej, więc to, jest to określenie, no właśnie, bardzo negatywne, ale trzeba pamiętać, w jakich warunkach ono istnieje. Czyli muzułmanin to taki człowiek bez nadziei, bez... który jest po prostu. Tak, tak? Który istnieje i który nie ma już w sobie woli walki. Aha. Takie słowo, ja tak się nim Ciekawe. posłużyłam, ale ono po prostu istnieje w literaturze przedmiotu mhm. i dotyczące właśnie Holocaustu jest, no, i ono, ono wtedy po prostu było i oznaczało takiego człowieka, który, który tak jak Aliza powiedziała, nie żyje już, po prostu funkcjonuje, ale który pewnie bez tej woli walki, bez woli życia y, długo już nie przetrwa. No tak, to no. To je ratowało, mm -hmm. tak, ratowało jej, je choćby te radio, ratowało je tak zwane cooking memories. To są one, czyli rozmawianie o jedzeniu, jedzeniu i gotowaniu. Było. Dzielenie się przepisami, to było dla nich też bardzo takie ważne, też rytualne i to pozwalało trwać, zachować im, im, im te, te siły życia. Natomiast no, wyglądało ich funkcjonowanie inaczej niż funkcjonowanie mężczyzn, tak samo wyglądało inaczej funkcjonowanie dzieci. Myślę, że te trzy grupy mm -hmm. można w holokauście wyróżnić, bo, bo one, każda z nich cierpiała, i tak jak powiedziałyśmy. Celem Hitlera było pozbycie się narodu żydowskiego, nie oddzielnie kobiet, mężczyzn i dzieci. Ale, ale każda z tych grup cierpiała inaczej, fatalnie. Chociaż jeśli idzie o identyfikację narodową czy rasową, to według wszystkich wskazówek to matka decyduje o rasie potomstwa, tak. a nie ojciec. prawda? Tutaj zarówno ustawy noremberskie, jak i sami Żydzi regulują to w ten sposób, że to matka jest tym tak. tą arką. Mhm. Dlatego, dlatego nazistom tak zależało na pozbyciu się kobiet albo mhm. na, na eksperymentach medycznych. I y, 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 jakby tutaj to no, kobiety w ciąży nie miały żadnych szans. No. Mhm. Tak, kwestia kultury patriarchalnej też wydaje mi się ważna o tyle, że właśnie kobiety były traktowane jako te mniej decyzyjne w narodzie żydowskim, dopóki nie wybuchła wojna. Okazało się, że mężczyźni w wielu rodzinach popadali w apatię ze względu na ogrom tragedii, jaka dotknęła. I wtedy okazywało się, że ta kobieta, jako ta wcześniej mniej decyzyjna, nagle bierze życie rodzinne, we własne ręce i próbuje działać jak tylko potrafi. I Okazało się, że te kobiety po prostu, ale są mocne, sprawcze i wiele potrafią zdziałać. I one stawały się tą figurą i dyszę mamy nie tylko dla dziecka, ale też często nawet dla męża, który psychicznie nie był w stanie poradzić sobie z realiami. I to tym mężczyznom też dawało siłę. Więc napędzali się wzajemnie w sytuacji, której o jakąkolwiek siłę wydaje się bardzo trudno. Bardzo to jest ciekawy wątek, to idysze mamy zwłaszcza w kontekście tego, że to właśnie teraz tysiące kobiet z dziećmi przekraczają nasze granice i szukają pomocy w Polsce i Unii Europejskiej. Myślę, że tym akcentem chciałbym podziękować za dzisiejszą rozmowę. Mamy ciężki czas, ale jednocześnie no, musimy pamiętać, że w każdym czasie trzeba być przyzwoitym, bo pamięć emocji, wartości pozostaje. Także choćby głosem. Dzięki wielkie za tę rozmowę i do zobaczenia.